1 czerwca nie tylko dzieci dobrze się bawiły, gdyż tego dnia odbył się festyn z okazji Dni Lubartowa. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14 koncertem laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Słowik 2013. Później wszyscy zebrani podziwiać mogli pokazy tańca w wykonaniu dzieci z klubu tańca towarzyskiego Chochlik. Po godzinie 16 dla publiczności występowali dziecięca grupa Lubartowiacy, kapela ludowa Lubartowiacy oraz chór ziemi lubartowskiej. Dzisiejszym, 1 czerwiec, Festyn Miejski Dni Lubartowa i Dzień Dziecka. Rocznica 470 lat zobowiązuje, w związku z tym dzisiaj dwie gwiazdy wieczoru, zespół Weekend i zespół Blue Café. Właśnie teraz Blue Café ma swój koncert, wcześniej grał zespół Weekend. Z okazji Dnia Dziecka w tym roku darmowe zjeżdżalnie dla milusińskich, żeby mogły sobie dzieci z okazji swojego święta i jubileuszu miasta połączonego razem mogły spokojnie pobawić się i żebyśmy tutaj wszyscy w mieście mogli się integrować. Od samego rana, od godziny 14 występy zespołów działających i w Lubartowskim Ośrodku Kultury i przede wszystkim wręczenie nagród w konkursie Słowik Lubartów 2013. Nagrodzeni zostali ci, którzy brali udział w konkursie. Występowała kapela ludowa Lubartowiacy, chór ziemi lubartowskiej, nawet był zaprzyjaźniony zespół z Ostrowa, który z życzeniami dla miasta wystąpił. Poza tym wiele atrakcji, kiermasze, tak jak tu było widać, losowanie nagród dla czytelników Lubartowiaka, no i jeszcze dwa bardzo ważne punkty w dzisiejszym programie. Stypendia burmistrza miasta Lubartów i nagrody burmistrza miasta Lubartów przyznawane w poszczególnych dziedzinach. Poza tym najfajniejsze jest to, że pogoda trochę nas postraszyła, a teraz już trzyma się, koncert biegnie, publiczności jest mnóstwo. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli pobawić się na dmuchańcach przygotowanych specjalnie dla nich. Ale fajnie sobie jest, nie? Podczas obchodów Dni Lubartowa zebrana widownia podziwiać mogła występy solistów oraz zespołów młodzieżowych. Thank you.
program artystyczny został tak przygotowany, aby każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Rockowego brzmienia mogliśmy posłuchać podczas koncertu zespołu Skrzypek Band. Thank you.
trakcie imprezy zostały również wręczone stypendia oraz nagrody burmistrza Lubartowa. Zaprzyjaźnionych miast partnerskich i oddaję głos burmistrzowi miasta Lubartów. Kochani, rok jubileuszowy jest dobrą okazją, aby sięgnąć pamięcią wstecz do historii naszego miasta. Uroczystości jubileuszowe organizujemy po to, aby wyrazić naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy przez te 470 lat tworzyli historię naszego miasta, tworzyli dobro naszego miasta. Ale jest również okazja, aby tą wdzięcznością podzielić się z tymi, którzy współpracują z Lubartowem od wielu lat w dziedzinie oświaty, kultury, ale również prowadzimy rozmowy, żeby w obszarze gospodarki podjąć współpracę. W imieniu naszego miasta Lubartowa pragnę przekazać w imieniu mieszkańców upominki, okolicznościowe medale, które wydaliśmy z okazji jubileuszu 470-lecia i te medale w imieniu nas wszystkich przekażę na ręce burmistrza. Dziękuję bardzo, cieszymy się z obecności delegacji Litwy, miasta Rasiniaj i Kajdu Dorog na Węgrzech. Nagrodźmy naszych przyjaciół wielkimi brawami. Dziękujemy bardzo, że Lubartów tak wita nasze zaprzyjaźnione miasta. Ja mam tylko pytanie, czy ktoś z delegacji chciałby jeszcze zabrać głos i czy mamy tłumacza też niczego? Dziękuję bardzo. Dzień dobry Lubartów. Bardzo mi miło, że mogłem przedłużać u Państwa. Nasze miasto są podzielone o trzecie, około 600 km. Dobry wieczór, drogi Pani Burmistrzu, drogi mieszkańcy miasta Lubartowa. Jednak największe tłumy zgromadziły występy gwiazd, znanego zespołu Weekend. Swoje pierwsze kroki w karierze muzycznej stawiał Pan podobno w zespole rockowym. No tak, no przygoda była nieziemska, jeszcze za czasów szkolnych, gówniarskich, można tak kolokwialnie powiedzieć, żeśmy tam troszeczkę grali w szkole i poza szkołą też. Spotykaliśmy się z chłopakami i no, rywaliśmy struny i graliśmy wszystko, co się dało zagrać na gitarze, z fuzem, tak. No takie pierwsze kroki, później się, to się troszkę zmieniło, zacząłem grać imprezy okolicznościowe, jakoś tak poproszono mnie, żebym pojechał na kilka imprez w roli frontmana i pojechałem na kilka, z tych kilku się zrobiło kilkadziesiąt i przyszedł czas wtedy na zespół Weekend, ale to dawne, dawne czasy, w formie jeszcze takiej gitarowej, a później cóż, no dyskoteki nas opanowały, przesiąkliśmy dyskotekami i tak trwamy do dzisiaj. Kilkanaście lat na scenie i nagle taki wielki utwór. No cóż powiedzieć, no to można powiedzieć, że to jest owoc 13 lat pracy, tak, zespół Weekend od 13 lat funkcjonuje. Graliśmy naprawdę masę koncertów, masę imprez i wydaliśmy 5 płyt, no a w tej piątej płycie widzimy, co się przydarzyło, ona tańczy dla mnie i cóż, no i nagle Polska, nie tylko ta Polska, która słuchała tego nurtu muzycznego, ale również ta, która nie słuchała, dowiedziała się o naszym istnieniu i przysposobiła sobie przyswoiła piosenkę, ona tańczy dla mnie. No, cieszę się bardzo, że tak się stało. Utwór odbił się bardzo szerokim echem, nie tylko u nas w kraju, ale i również za granicą, także no cóż, nie jako kompozytorowi i autorowi tego wszystkiego, tylko pozostaje się cieszyć i napawać dumą. No. Proszę mi powiedzieć, jak ona powstała? Tak jak wszystkie moje kompozycje, tak po prostu w moim zacisznym studiu. Tak naprawdę to nie było nic nadzwyczajnego, to była kolejna piosenka na piątą płytę i po prostu cóż, no, czasami tak się dzieje, że jedne piosenki przechodzą po zecha, inne właśnie przytrafia się im to, co się przytrafiło, ona tańczy dla mnie i nikt tego na dobrą sprawę nie wie, nie zna recepty, nie wie jak to się dzieje, ale tak się dzieje i tylko się cieszyć. Czy ta ona z piosenki to postać prawdziwa czy fikcyjna? Fikcyjna, no jak większość piosenek, po prostu tak jak autorzy powieści, wymyśliłem sobie bohatera i bohaterkę, opisałem całą akcję, tak jakby to miało miejsce, niewykluczone, że gdzieś miało, prawda? Bo to zupełnie życiowy tekst i mówi o czymś takim, co się nadzwyczajnie mogło kiedyś komuś przytrafić. Ale w moim przypadku ja to wymyśliłem, opisałem, przelałem na papier i cóż, i widzimy.
Prowadzicie życie takie na walizkach. Potraficie dawać 3 koncerty dziennie. Jak godzicie te wszystkie emocje, no i te kilometry? No musimy, no wyjścia nie mamy, może nie jest aż tak strasznie z tymi koncertami, tak często gdzieś tam o tym sam czytam i z tego się śmieję, że gdzieś to jest nieraz przesadzone i za mocno wyeksponowane i rozmija się z prawdą, no ale na brak zajęcia na autentycznie nie możemy narzekać, zespół Weekend jest zapraszany w wiele miejsc i no cóż, no troszeczkę kosztem rodzinnym, no bo wiadomo mniej w domu, czym więcej w trasie, tym mniej w domu, no. Prosta matematyka i cóż, no staramy się, musimy, bo co, skoro podjęliśmy rękawice, no to staramy się sprostać wyzwaniu i tyle. Właśnie, jak pana rodzina reaguje na taką ciągłą rozłąkę? Ta rozłąka nie będzie trwała wiecznie. Ta rozłąka też już nie jest taka, że mnie nie ma przez miesiąc w domu, tylko wyjeżdżam na kilka dni załóżmy i wracam do tego domku. Także no, na pewno żona nie jest zadowolona, dzieciaki tęsknią, dzwonimy siebie, wydajemy więcej na telefony, na Skype'a i tego typu rzeczy. Jakoś sobie w ten sposób radzimy. No cóż ja mogę powiedzieć, no musimy tą burzę przetrwać. No, to też nie będzie trwało wiecznie. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele zespołów miało swój szczyt i taką no, dość dużą popularność jak w naszym przypadku. I cóż, no i to wcześniej czy później minie, no wszystko wróci do normalności, a póki co staramy się radzić sobie w jakiś taki sposób, no jak tylko możemy, no. I takie ostatnie pytanie. Gdyby jutro musiał pan przestać śpiewać, jak wyglądałby pana dzień? Nie wyobrażam sobie takiego dnia. Nie wiem, co będę robił, jak przestanę śpiewać. To jest całe moje życie od 9-latka zasiadającego za stołkiem perkusji. Ledwo sięgałem synkopy po dziś dzień. No, za chwilę 4 z przodu i cały czas muzyka jest nieodzowną częścią mnie, czyli Radka Liszewskiego. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno bym był chyba najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie, że już jutro nie mogę robić tego, co kocham. Ostatnie takie pytanie. Zespół Weekend, ale weekendy macie bardzo pracowite. My jesteśmy takim przykładem long weekendu, bo czasami nam się te weekendy zaczynają od wtorku, no i tak też było w tym przypadku, no mieliśmy od wtorku już weekend, także dziś mamy sobotę, jutro mamy niedzielę, zakończamy, wracamy do domku. No cóż, no weekend z weekendem, no to się może tylko kojarzyć z dobrą zabawą, z dobrą atmosferą i trochę z nami. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dla kanału S Magda Firlej i Radek Liszewski, dziękuję bardzo. Dobra, żeby nie było, zaśpiewamy coś razem. Ale głośno. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i co? I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie mą. Ure! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Śpiewamy, śpiewamy głośno, uwaga! Oh, 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 oh. Ja chcę was słyszeć, ludzie! Yeah. Oh, 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 oh. A tam po bokach damy radę i tutaj z prawej głośno! A teraz sami bez mnie, dobra? Z całej siły, uwaga! Super, kto śpiewa ze mną? Moja dziewczyna patrzy często na drzewę i nie ukrywam, sprawia to przyjemność, jak ją kocham, gdy mnie całuje. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość i każdą chwilę pragnę ofiarować, bo co jest tego? I głośno! Ja pra... No głośniej! Bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i co? I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. No hałas, hałas, hałas. O, 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 o. Yeah. Oh, 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 oh.
całe siły, tak? I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Dobra, z tej strony łapy, łapy, łapy! Chodźmy tam, zobaczymy tutaj. Ręce, ręce! A nasz tutaj! Jesteście? Ręce, ręce! Dobra, stawmy się wszyscy, okej? Na głowę! Pomożecie? Zrozumisz się, to przyznam, jestem dla mój. Ale musicie głośno śpiewać, dobra? Tutaj jest dobrze. Tutaj dacie radę? Skoro dacie radę, to tak. Dobra, tyłki, łapy w górę. Lecimy. Nie proszę o nic więcej niż możesz dać. Czy to miłość to gdy? Głośniej. To każdą noc i w tą każdą spin zapiszę w sobie głęboko do krwi. Za jedno spojrzenie, za jeden twój gest zamienię w perły, co tylko chcesz. Jestem dla ciebie. Teraz sami i refren głośno. Mam ogromną prośbę. Chciałbym zobaczyć wszystkie ręce klaszczące nad głową. Kto śpiewa? Nieważne jak i nieważne jest gdzie. Dla ciebie szyję, teraz to wiem. Niełatwo mi wiesz czasem zrozumieć cię. To przeznaczenie, więc ty kochaj. Mogło, bo nie wiem. Ale zaśpiewajmy refren, głośno! I głośno! Za miłością, choć przez śpiewamy trochę! Za miłością, choć przez nie chcę, ale wiem, co chcę od was Adam i Paweł. Zobaczcie, co oni od was chcą. Pomożecie im? Do góry pędzimy! A na
tak na dobry początek, to zróbcie hałas, bo chcę słyszeć was. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Tyłki do góry, niech walą się góry, hej! Widowisko muzyczne zespołu Blue Cafe oraz występy grupy tanecznej Mystic współpracującej z zespołem. Let's go! Jump in, jump out, 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 j
been taught to see step into it, it's your chance now. Girl, you better dance now. It's your time to show it all. The spotlight is on you, you better work, 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 but you better work. Od jak dawna współpracujecie z zespołem Blue Cafe? Z Blue Cafe współpracujemy tak naprawdę od
półtora roku? Nie, to już trzeci sezon. O Boże, to bardzo szybko mija czas. Trzeci sezon teraz leci. Taniec to jest w pewien sposób opowieść. Jaką wy historię opowiadacie tańcząc? Opowiadamy historię każdej piosenki, na pewno, z osobna. To też zależy od tego, co chcemy pokazać. Czasami jesteśmy złe, czasami jesteśmy romantyczne, czasami jesteśmy bardzo kobiece, czasami wręcz zabawne. To wszystko zależy od tego, jaki mamy humor i co chcemy przekazać naszym widzom. I jaki klimat ma utwór. Tak, dokładnie. O czym jest? Też na pewno pokazujemy swoje temperamenty, każda ma inny i w solówkach, czy to w poszczególnych choreografiach staramy się takie ułożyć, żeby każda mogła się zaprezentować i poczuć się w swoim żywiole, w swoim stylu, pokazać co potrafi. Proszę, powiedzcie mi, jak długo trwają przygotowania do takiego występu właśnie na koncercie? No nie wiem, no to... To jest różnie. Czasami musimy działać szybko, czasami mamy więcej czasu na przygotowania, więc jest ciężko nam określić konkretnie, ile można przygotować, bo każdy pokaz wymaga od nas innego wysiłku, innego zaangażowania. Tak, my już tańczymy razem wiele lat, nie jestem nawet w stanie policzyć ile, ale właśnie przez to, że tak długo ze sobą współpracujemy, jest nam łatwiej zrobić coś... W miarę wspólnie, szybko. Tak. Piorunem. Tak, czasem naprawdę. Jutro jest pokaz i musimy to zrobić. Tak. Czy już wasza grupa tak na stałe jest? Czy na stałe będzie związana z zespołem Blue Cafe? Mamy taką nadzieję. Trzeba się spytać pani menadżer, tak. Ale myślimy, że... Tak nam mówią. To czyli ja wam tego życzę. No bardzo dziękuję! Okej, wszystkie ręce w górę! I to co ja? 1, 2, 3, 4! Słuchajcie, szoty po prostu rewelacja. Już zdaliście egzamin. Lubartów, wjechaliśmy dzisiaj do was cały dzień. To jest wasz wieczór, pokażcie, że tu jesteście. Do nieba, idzie to. Za tobą, za tobą będę szła. Do nieba, sami. Action talk and no one bag a mouth, cause we run the business, they not and sound. Make them know so that them can get me out. Anything that them hear, I quit talk about.
i poszłam broń. Do piekła, dziewczyny, to jest piękne. Jeszcze głośniej. Do piekła, za tobą. A panowie, zrywajcie za mnie głośno. Jest to wasza trasa jubileuszowa z okazji 15-lecia istnienia zespołu. Tak, tak, jest to wyjątkowa trasa, podczas której chcemy pokazać właściwie nie tylko, czy jakby to nie jest tylko koncert, tak, to jest show. To jest muzyka połączona z efektami wizualnymi, czyli z tańcem. Mamy fantastyczny zespół Mystic. Tancerki z tego zespołu tańczą z nami już od 3 lat. I jesteśmy zachwyceni współpracą, jest wspaniale. Oprócz tego oczywiście wizualne efekty typu flary, bębny. I nie będę zdradzać wszystkiego, po prostu specjalna trasa przygotowana właśnie z okazji 15-lecia dla naszych fanów. Proszę mi powiedzieć, jak pan budował Blue Café? Dlaczego akurat znaleźli się ci muzycy, a nie inni? Wszystko się dzieje w swoim miejscu i czasie. Oczywiście na początku, jeszcze jak Blue Café rozpoczynało, raczkowało, kilku muzyków było zupełnie innych, ale niestety nie wytrzymali tempa. Nie od razu są sukcesy, to długo się wchodzi na tą górę. Natomiast ci, którzy teraz są znakomicie świetni i myślę, że wiedzą, po co tutaj są i wiedzą, jakie emocje z tym się rodzą. Czy bardzo różni się to obecne Blue Café od tego, które zaczynało 15 lat temu? Mogę powiedzieć tak, że jest to różnica diametralna i myślę, że to jest właściwie jak Maluch i Range Rover, taka różnica, ale tamte czasy były znakomite, ponieważ tam były nasze korzenie, natomiast jakby ta ewolucja z każdej płyty na płytę postępowała, ja zawsze unikałem tak zwanej szuflady, chciałem, żeby płyty były zupełnie inne i tak się stało i Dominika tutaj właściwie no, jest tym aniołem wokalnym, który dla kompozytora jest naprawdę wielką frajdą. Dla pani występowanie współpraca z Blue Café to było tak jak wsiadanie do rozpędzonego pociągu. Czy obawiała się pani tego? No, myślę, że na początku drogi zawsze jest taki moment, że jesteśmy tak chyba skonstruowani jako ludzie, że boimy się nowych rzeczy na samym początku, ale myślę, że jak ktoś bardzo czegoś chce i o czymś marzy, to nie ma takich rzeczy, które mogłyby przerazić i sprawić, że zablokujemy się i nie będziemy podążać dalej tą drogą. To było moje marzenie, ja zawsze chciałam śpiewać od dziecka, więc Blue Café tak naprawdę odnalazłam siebie i na swoje marzenia po prostu. Ja może powiem tak trochę śmiesznie, na początku drogi zawsze jest misio jogi. No tak. Super, naprawdę. To właśnie ten dobry humor po koncercie. Jeszcze takie pytanie, czy nie obawiała się pani takiego porównywania z pani poprzedniczką? Nie. To jest rzecz, której się nigdy nie bałam. Nie boję się i nie będę się bała, ponieważ to jest bardzo wspaniała część historii zespołu Blue Café, ale ktoś kiedyś powiedział, że nie powinno się za bardzo patrzeć w przeszłość, bo przeszłość zacznie patrzeć w nas, więc patrzymy w przyszłość. A przed nami kolejna płyta Blue Café, właściwie już trwają przygotowania. Nie zdradzimy, ponieważ niektórzy by chcieli wiedzieć, kiedy wydamy płytę, a mamy niespodziankę i właściwie na wakacje zespół przygotował też niespodziankę i myślę, że też radiową. I to szaleństwo, które było tu z jednym utworem, myślę, że to będzie tym utworem, który może się spodobać na wakacje. Jawi się pan jako taka silna osobowość. Czy przez te 15 lat nie miał pan takiej chwili zwątpienia, takiego załamania? Powiem tak, nawet silne osobowości miewają załamania, jesteśmy tylko ludźmi, więc są różne. Załamania nie miałem, natomiast, często są walki z wiatrakami, natomiast moją pasją jest muzyka i ta pasja daje taką siłę, że ja wiem, że jak się jest na tej górze, w tym szczycie, to tam bardzo trudno się utrzymać, ale te 20 osób, które jest z nami, nasza pani menedżer Kamila Sowińska, która nam daje wielkie poczucie bezpieczeństwa, jest tam. To jakby daje siłę też w momentach, kiedy ja na przykład gorzej się czuję, mam grypę czy tam inne dolegliwości, z tego wychodzę, ale myślę, że to właśnie co dzisiaj było w Lubartowie i wiele koncertów, które Blue Café gra
właśnie taka reakcja publiczności, to jest ta nagroda. To jest ta nagroda właśnie za tą pracę, której oczywiście nikt nie widzi, ponieważ ludzie nas widzą tylko przez tą godzinę, półtorej. Natomiast te przygotowania, które trwają miesiącami, nagrania i tak dalej, to jest jakby zupełnie inna para kaloszy. Macie na swoim koncie wiele sukcesów i nagród. Jaka jest recepta na taki sukces? Dużo jeść, dużo spać, dużo spać, mało węglowodanów, dużo białka, dużo białka. Nie, myślę, że tak naprawdę chyba nie ma recepty na sukces i myślę, że sporo osób też w tej chwili to potwierdziło. Osób, które jakby przeszły już tak dużo, jak przeszedł na przykład właśnie zespół Blue Café, czyli 15-lecie i w tym czasie naprawdę bardzo się wydarzyło. Ja myślę, że właśnie sukces ja bym traktował w kategorii bycia na rynku, ponieważ są zespoły, które odnoszą sukces, ten sukces trwa miesiąc, dwa, trzy, tych zespołów już nie ma. Natomiast zespoły, które trwają 15 lat, jak my, zespoły, które trwają 20, 35, wszystkie inne zespoły, no to chylę czoła, ponieważ wytrwać się lat na rynku w takim stresie, bo to jednak jest stres, ale no to jest naprawdę duże, duże wyzwanie. I to jest właśnie ten sukces, że człowiek po prostu do końca cały czas istnieje. Dokładnie. My ze swojej strony życzymy wielu sukcesów, kolejnych nagród i co najmniej kolejnych 15 lat na scenie. Super, ja tylko powiem, że widzimy się 15 w Opolu. Blue Café wystąpi jako gość specjalny, między innymi w Super Jedynkach, także zapraszamy. Tak, będzie specjalny tam specjalny przygotowany mały show. Także zapraszamy serdecznie do oglądania, a tak jeszcze ode mnie powiem, że pozdrawiam cały Lubartów. No i mam nadzieję, że tutaj jeszcze Blue Café w przyszłym roku już się pojawi, ponieważ jesteśmy zachwyceni publiką. Po prostu jesteście fantastyczni. I pogodą, że nie padało. Zakończeniem tegorocznych Dni Lubartowa był pokaz sztucznych ogni oraz dyskoteka pod gwiazdami. Na dłuższą rozmowę z gwiazdami zespołu Blue Café zapraszamy Państwa do programu Rozmowa Tygodnia.